Sens kapłaństwa można zrozumieć tylko z perspektywy miłości, która pociąga za sobą gotowość do ofiarowania siebie. Jeśli ukocha się Chrystusa, wtedy warto być księdzem. Pragniemy zaproponować Wam odkrycie na nowo wyjątkowej postaci heroicznego kapłana, błogosławionego księdza Romana Sitkę. Kapłana, który nie tylko pracował z największym poświęceniem, nie tylko cierpiał dla kościoła tarnowskiego, a zwłaszcza dla seminarium duchownego, ale oddał za nie swoje życie. Więziony, bity, znieważany, ostatecznie trafił do Auschwitz. Był przygotowany na śmierć męczeńską. Poniósł ją 12 października 1942 roku, wdeptany butem SS-mana w ziemię, jak pszeniczne ziarno, starty na proch w krematorium. Za jego wstawiennictwem pragniemy prosić każdego 12 dnia miesiąca podczas uroczystego nabożeństwa w seminaryjnej kaplicy o liczne i święte powołania, o umocnienie w powołaniu i gorliwość dla alumnów, o umiłowanie kapłaństwa i radość spełnionej posługi dla prezbiterium tarnowskiego. Heroiczne kapłaństwo księdza rektora Sitki jest dla nas wzorem i zarazem zachętą, by mocno ukochać Chrystusa, żeby zapragnąć mieć udział w takim Jego kapłaństwie i być z tego powodu szczęśliwym.